liczmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. W dłoniach pochodnie Kolbego święty gniew. Idziemy po was, zbrodniarze, wytoczyć z żył waszych krew. Z nami Zamojski, zmieciemy was z naszych dróg. Za nędzę, ból, poniewierkę zapłaci życiem nasz wróg. Dzień dobry Państwu. Ważne wydarzenie się zbliża. 23 listopada, 105. rocznica układu z Dorotą Strasse. Pozdrawiam wszystkich patriotów, narodowców, kolegów ze Stronnictwa Narodowego im. Adamowskiego Romana oraz ze Związku Słowiańskiego, sympatyków, telewizów Telewizji Narodowej, kamratów, patriotów i wszystkich uczciwych ludzi, którzy interesują się polską polityką. Bez zrozumienia układu z Dorotą Strasse, bez objęcia intelektem tego, co się wydarzyło w 1918 i 1919 roku, nie będziemy rozumieli najważniejszych rzeczy w historii naszego narodu i państwa i będziemy niewolnikami tych, którzy nas ogrywają. Jeżeli chcemy kiedyś wyzwolić się z okowów, jeżeli chcemy, żeby generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami stało się naprawdę naszym narodowym państwem, trzeba, żebyśmy zrozumieli, jak i kiedy, z czyjej ręki utraciliśmy wolność, żeby tą wolność odzyskać. Żebyśmy wiedzieli, gdzie iść, w co uderzać, jak działać, z kim działać. 23 listopada w tym roku jest to czwartek. Będziemy od południa aż do zmroku przy pomniku Romana Dmowskiego. Tam będzie można przyjść, porozmawiać, no, dać świadectwo, że się rozumie, że się pamięta. My Polacy na układ z Dorotą Strasse patrzymy jako na coś złego, ale to coś zostało przezwyciężone. To coś zostało złamane. Celem tego układu było dogadanie się Niemiec i szeroko rozumianych sił angloamerykańskich, czyli waspów oraz tworzącego się Izraela, że Europa Środkowa nie będzie suwerenna. Tak naprawdę, że cały glob będzie poddany waspom, które wygrały wojnę, oraz zhołdowanym waspom Niemcom, które doszlusują do grona państw zwycięskich i zarządzających, władających. Po prostu Niemcy mieli taką propozycję. Słuchajcie, drodzy Anglicy, drodzy Amerykanie, drodzy sąsiedzi żydowscy, przecież sami sobie nie poradzicie, żeby zarządzać tą hałastrą ludzkości. Skorzystajcie z naszej pomocy. To było bardzo logiczne przesłanie i ono znalazło zrozumienie. Nasze stanowisko, stanowisko Polaków, Japończyków, Francuzów i w ogóle innych wszystkich narodów, które się dowiedziały, że mają być zarządzane przez inne narody, przez zwycięskich waspów i Niemcy. Nasze stanowisko było takie, a broń Boże, nie chcemy mieć żadnej kurateli, chcemy być suwerenni, chcemy sami sobą zarządzać, chcemy, żeby powstały państwa narodowe. I tutaj przedstawicielem tego nurtu na konferencji pokojowej w Wersalu, na kongresie pokojowym, był Roman Dmowski, korzystający z całej potęgi Japonii, Francji i licznych narodów Włoch. No, zakończyło się to sukcesem, ponieważ zostały uznane państwa narodowe, w tym i Polska. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że nie bez powodu zaprzeczamy
11 listopadowi, jako rocznicy odzyskania niepodległości, ponieważ naprawdę, naprawdę ten rozejm, to był początek układu z Donatem Strasse, ten rozejm 11 listopada, a 23 listopada, czyli 12 dni później, to już była regularna konferencja, taka stanowiąca, że tu będzie podział ról, Europa Środkowa dla Niemców, kolonie niektóre niemieckie przejmą Anglosasi, a niektóre nie. No i jednym z tych skolonizowanych narodów, który będzie oddany w pacht Niemcom, będzie, i Żydom, będzie coś, co się będzie nazywało Judeopolonią, czyli Europa Środkowa. I echem tamtych wydarzeń, to jedno wynika z drugiego, był wybór na prezydenta Polski człowieka, który był na tej konferencji, na Donatenstrasse, czyli Narutowicza. Narutowicz przyjechał do Polski realizować układ z Donatenstrasse i tutaj nasz kolega, narodowiec, postawił temu tamę, zapłacił za to swoim życiem, ale ocalił nas. Dlatego trzeba rozumieć układ z Donatenstrasse 23 listopada 1918, przełamanie tego układu 28 czerwca 1919 roku, przez Dmowskiego, Paderewskiego i Zamoyskiego i cały naród zorganizowany. I trzeba zrozumieć naszą klęskę, bo nie poszliśmy za ciosem. Zamiast zbudować silne państwo narodowe, pozwoliliśmy, że agent niemiecki pchnął nas do wojny przegranej, bo my tak naprawdę wojny 1920 roku tak naprawdę cudem nie przegraliśmy z Kretesem, ale to była przegrana wojna. Cel główny, pobudzenie do wzrostu wolnej Ukrainy, nie został osiągnięty. Straty olbrzymie polskie, wróg u bram i cudowne ocalenie. Natomiast to nie była wojna zwycięska, to była wojna przegrana. I oni nas pchnęli do tej wojny. I kiedy zaczęliśmy się z tej wojny otrząsać, przysłali Narutowicza, żeby nas pogrzebać, żeby zrobić mniej więcej to, co kilkadziesiąt lat później zrobiono w Palestynie. Nie udało się to dzięki Niewiadomskiemu i dlatego od razu, tutaj już sami Państwo rozumiecie, że w tym kontekście ten rok 1922, kiedy Niewiadomski sięgnął po broń i zatrzymał ten parowóz dziejów, który miał nas przejechać. Na kilka lat. No i te kilka lat zadecydowało, że istniejemy do tej pory. Dziękuję tutaj z OFU. Słyszycie głos dr Sokołowskiej. Dziękuję za podpowiedź. Dlatego, proszę Państwa, w czwartek 23 listopada 2023 jesteśmy przy pomniku Romana Dmowskiego aż do Zmierzchu. Jest to spotkanie jawne, publiczne, a o godzinie 19 zwołuję zebranie członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana i kamratów. I podsumujemy sobie już w gronie zamkniętym. Miejsce będzie podane, to nie będzie miejsce jawne i to nie będzie przy pomniku Romana Dmowskiego, będzie w innym miejscu. Wtedy podsumujemy nasze działania w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Szczególnie będziemy podsumowali sprawy wyborów i otworzymy kolejny rozdział, jakim jest przygotowanie do wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Mogę kilka słów dodać? I teraz pani doktor, bardzo proszę. Ja chcę dodać kilka słów związanych z nie tylko Dorotem Strasse, ale z pamięcią o zmarłych, o bohaterach i ich oprawcach, katach. Przypomnę, bo listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych, w tym pamięci o męczennikach, ale i o oprawcach. Pierwszego obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych, ale pierwszy to nie tylko Dzień Wszystkich Świętych, to jest też rocznica aresztowania wielkiego polskiego patrioty, majora Słabego. To był lekarz Westerplatczyków. On nie poddał się indoktrynacji, nie poddał się zniewoleniu. Nie było szansy na przekabacenie tego niezłomnego wojownika. I 1 listopada
1947 roku na polecenie aparatu represji bolszewickiego okupanta, ten major, wielce zasłużony lekarz, został aresztowany, a następnie zakatowany na śmierć. Dla odmiany 26 listopada 1949 roku aresztowano wielkiego polskiego dermatologa Mariana Grzybowskiego, znanego już na całym świecie jako wielki autorytet. On wydał Atlas chorób skóry. Był taką ikoną dermatologii. Dermatologii najwyższej klasy światowej. On 26 listopada został aresztowany z polecenia zbrodniarzy przekształcających system ochrony zdrowia pod dyktando i indoktrynację sowieckich pachołków. A w którym to było roku? 1949. Marian Grzybowski jako jeden z nielicznych przeżył wojnę i okupację. Trzeba pamiętać, że w czasie wojny i okupacji około 50% lekarzy, polskich lekarzy, zostało zamordowanych przez obu okupantów. Z tych około 50% przewieziono na sowieckich czołgach pani Hausmanowa, która się dorobiła tutaj na trupach polskich patriotów tytułu profesora. Ona eliminowała polskich lekarzy, którzy nie poddawali się indoktrynacji i systemu zniewolenia. Około 10% lekarzy, którym udało się przetrwać wojnę, czyli z tych zaledwie 50% polskich lekarzy, około 10% zostało negatywnie zweryfikowanych, gdyż byli to lekarze niezłomni, tak jak obecnie niezłomnych kontynuatorzy właśnie tych czystek, największych autorytetów wykluczają z zawodu, a bywa, że prześladując doprowadzają do śmierci. Ja przypomnę profesora Hałata, ja przypomnę profesora, nie profesora, doktora Piotra Wojciechowskiego. My nie zapomnimy, a Polska wróci i rozliczy zbrodniarzy, których do tej pory żadna instytucja tego upadłego państwa nie jest w stanie rozliczyć. Nie rozliczono zbrodni komunistycznych. Nie rozliczono zbrodni III RP. Przestępstwa przeciwko państwu i jego polskim obywatelom trwają nadal. Czas położyć temu tamę. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Nie zadrży nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć, łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się wrogu na śmierć. Znów Piaseckiego rozbrzmiewa złoty róg, naprzód koledzy Dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg. Naprzód koledzy Dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg.